Dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko i witam serdecznie. Mam pytanie, przeczytaliście Pół wieku na czarno Marka Cieślaka? Jeśli nie, to nadrabiajcie, bo na rynku jest już nowa pozycja pod tytułem Rozliczenie. Marek Cieślak to jakby kontynuacja, drugi tom autobiografii znakomitego żużlowca przed laty, obecnie trenera, byłego trenera reprezentacji Polski, który, drodzy Państwo, jest dzisiaj moim gościem. Dzień dobry, Panie Marku. Dobry. Pierwszy akapit w książce. Mama porządna, tata porządny, a ja żużlowiec. A syn żużlowiec, tak. I proszę powiedzieć, czy teraz z perspektywy czasu po latach Pan żałuje tego wyboru? Nie uwierzę. Nie, no ja na przykład... No tam jest też taka kwestia, że żużel... Jednym zabrał wszystko, a mnie dał wszystko. Czyli ja jeździłem nie najgorzej, bo jak jeździłem w finałach Mistrzostw Świata i drużynowie też w kilku finałach, także jakimś tam tym zawodnikiem byłem nie najgorszym. Ale ważne jest to, że ja przeżyłem tą swoją karierę na cało i do dzisiaj potem pracowałem jako trener wiele lat. A teraz jestem dalej czynnym sportowcem, bo ja jeżdżę dużo na rowerze i także to nie jest tylko takie hobby, ale jak się jeździ dziennie po 70-80 km, a rocznie 15 tysięcy, to już jest wielki szacunek. To już jest sporo, ale mnie to wciągnęło i też zawodnikom mówię, że muszą sobie znaleźć po karierze coś, co będzie po prostu zastępować im tą adrenalinę, co podczas zawodów żużlowych musieli połknąć, bo tak to jest, a później zostaje to uzależnienie. Już się nie ściga, no to co? Będzie siedział w domu, gazetę czytał, albo... No nie, no trzeba coś robić, więc mówię, nie każdy musi jeździć na rowerze, ale żeby miał jakąś pasję i żeby się w tym wyżywał, żeby właśnie zastąpić sobie tą jazdę na żużlu, te emocje i to w moim przypadku bardzo dobrze działa. Gdybym poprosił trenera Marka Cieślaka, żeby w kilku zdaniach scharakteryzował, opowiedział o żużlowcu Marku Cieślaku. Bo tak dawno, że człowiek nie pamięta. To były też czasy takie, można powiedzieć, ja jestem tym rocznikiem, który ścigał się z takimi sławami jak Połkart, Woryna, Wyględa, to nawet nie mówię, bo to byli młodzieżowcy, ale na przykład z Kupczyńskim, czy z braćmi Świtałami, z takimi, no jak ktoś mówi już, przez Zbyszek Podlecki czy Heniek Żyto. Później no to już były czasy właśnie te bardziej nowoczesne, czyli Woryna, Wyględa, no już o Jancarzu nie wspomnę, czy tam Zenku, bo to już można powiedzieć, że to niewielka różnica między mną a nimi. No ale uważam, że ja byłem dobrym zawodnikiem. Trzy razy doszedłem do finału Mistrzostw Świata. To wielu po prostu miało problem, żeby dojść, bo to jednak było gęste sito tych eliminacji. Sześć razy jeździłem w finałach drużynowych, cztery medale. Nie miałem szczęścia do Mistrzostw Polski, bo byłem raz srebrnym medalistą, ale zdobyłem kiedyś złoty kask. Raz byłem trzeci, to były te złote kaski, gdzie się jeździło wiele turniej. Sporo było tych sukcesów, ale proszę powiedzieć, trzy razy w finałach światowych na tamte czasy i to dwa finały w tej świątyni żużlowej na Wembley. Dla żużlowca, że tak powiem, zza żelaznej kurtyny, taki wyjazd na Wembley, Ole Olsen, cała elita światowa, jak to wtedy wyglądało? No to było fajne, bo ta droga była długa.
bo to były eliminacje krajowe, eliminacje kontynentalne, półfinały, nie, ćwierćfinały, półfinały, finały. Ale taki ale występ co? Na Wembley to był szczyt marzeń żeglowca z Polski? Ja powiem, że każdy sobie, no każdy się marzył o tym, żeby znaleźć się w tej 16 najlepszych zawodników na świecie. Co prawda, no byliśmy biedni wtedy i jechaliśmy tak, jak to się mówi, kopciuszki tutaj na tej żelaznej kurtyny. I tam po prostu na takim finale na Wembley, na tym olbrzymim stadionie i przy tych kolorowych zawodnikach, bo wtedy no to jednak ten Zachód nas bił na głowę. No my byliśmy tacy siermierzni wtedy. Ale jechać tam i na przykład zrobiłem 5 punktów, czyli no to ja byłem szczęśliwy z tego powodu i tyle. No. A gdy pan startował w finale światowym w Chorzowie, to była jakaś różnica na korzyść zawodników gospodarzy, czy to wciąż nie, jeszcze to, był to żadna, odległy zachód? No to był odległy wschód, co myśmy jechali, bo mnie tam pożyczyli właściwie, bo parę meczy jeździłem takiego Neil Streeta używanego, to już czterozaworowy, gdzie nie było gaźnika, nie było zapłonu i to wszystko było po prostu tak na wariackich papierach robione, że jeszcze w dniu zawodów pojechałem do Rybnika, bo grzebaliśmy cały czas przy tym silniku i nawet powiem, że ciężko zapalało to. Ale za 2 tygodnie był finał na White City drużynowy i już na tym silniku już wygrywałem biegi tam. Tam Polska się otarła o złoty medal. Naprawdę brakło nam minimalnie, żebyśmy wygrali ten finał. Tak to było, no byliśmy biedni, no i tyle. Ale proszę powiedzieć, tu hasło White City, później 2 sezony w lidze angielskiej właśnie w tej drużynie i też między innymi drużynowe mistrzostwo Ligi Angielskiej. Jak Polak w tamtym czasie, w latach 70. odnajdował się w tym nowym otoczeniu? No przecież co, jak z komunikacją? Jak wyście sobie tam radzili? Tam musiało być wesoło. Znaczy, tak jak z chłopakami teraz rozmawiałem często na obozach kadry i mówiłem im, że ja bym was posłał do Anglii i dał wam kartkę z adresem. Bez GPS-u, bez niczego. Tak było w pana przypadku? No oczywiście, no przecież wtedy nie było nawet telefonów komórkowych. To były lata 70. To ja mówię z Edkiem Jancarzem, to razem pojechaliśmy. To się weszło do sklepu takiego, no tak jak u nas ruch, kupiliśmy mapę Londynu. Narysowaliśmy sobie drogę na stadion i dojechaliśmy, prawda? Ja mówię, dzisiaj wątpię, żebyście trafili w takim molochu jak Londyn. No ale może się mylę, ale w każdym razie radziliśmy sobie, Polak potrafi. A to życie na co dzień, no przecież chociażby ta komunikacja, inne otoczenie, inny świat żużlowy, inne tory żużlowe, no inna to, geometria tych torów. Tak, ale to powiem, że dużo robi psychika i jak tam pojechałem, pierwszy trening i potem siedziałem w szatni, tak ci zawodnicy wszyscy przychodzili i się przebieraliśmy. Ja sobie myślałem wtedy, przecież oni w finałach Mistrzostw Świata jeszcze nie jeździli. Ci, co tam byli, prawda? A pan jest. To ja mówię, to z czym ja jestem gorszy? I powiem, że myśmy przegrywali dużo tam, jeżdżąc na te różne tournée, chociaż były takie wyjazdy, gdzie jechaliśmy bardzo dobrze. No, ale wszystko było w głowie. I nawet jak pojechaliśmy na pierwsze zawody na White City, gdzie deszcz lał, myślałem, że zawodów nie będzie, a tu wszyscy się poprzebierali i potem wyjechał traktor i trociny porozsypywał na torze. No i ja sobie powiedziałem, bierzesz w tym udział i musisz sobie dać radę. I sobie dawałem radę i ustawiłem się psychicznie właśnie, że ja nie jestem gorszy od tych zawodników, a lepszy, bo oni nie doszli jeszcze do tego, co ja. Także poza tym ja dostałem wtedy sprzęt takiego, oni mieli, prawda? Anglicy mi dali Wesleya nowego.
przy pewnych przeróbkach zrobiło się tak, że ten silnik bardzo dobrze chodził i tam wygrywałem i z Maugerami, i z tymi najlepszymi, bo oni na takie zawody nie przywozili tego wszystkiego najlepszego, co mieli na finały. Tylko jeździli po prostu tak, jak wiesz, żeby taniej i tego. I wtedy można było z nimi wygrywać. A na finale, no to co? Mauger brał 20 silników z Dywiszowa. Wszystkie były specjalnie robione, szykowane na niego. Wszystkie nowinki, nawet cylinder nikasilowy, to dawał już przewagę, bo silnik kręcił więcej obrotów, prawda? Także no, oni potem na tym wygrywali. A człowiek był no, taki, jaki był. No, ja tam byłem szczęśliwy, że wszedłem do finału i brałem udział. Dlaczego w Anglii zagościł pan tylko 2 sezony? To decydowała polityka, tutaj jakieś rozporządzenia wewnętrzne? Nie było można dłużej tam zostać? Taka polityka, że klub wypuścił mnie do Anglii, dał mi zezwolenie, ale brał za mnie rocznie 4 silniki Wesleya. To znaczy, zamiast ja, tak jak dzisiaj zawodnicy podpisują kontrakt i biorą za to pieniądze, to ja jechałem, jak to się mówi, na golasa. I raz, drugi powiedziałem, więcej tego nie będę utrzymywał klubu, nie? I zrezygnowałem. Ale a propos klubu, licząc od 1968 roku, przez całą karierę był pan związany jako zawodnik z Włókniarzem Częstochowa. I powiem szczerze, nie uwierzę, że w tym czasie nie miał pan żadnej propozycji z innego klubu, nikt nie kusił, czy w tej Częstochowie tak panu było dobrze, tak bardzo był pan zżyty z tym klubem. Dzisiaj to nie do pomyślenia. Trudno znaleźć zawodnika, który jest tak bardzo wierny klubowym barwom. Były inne czasy i wtedy te przejścia do klubów były rzadkością. Wiązało się tam z roczną karencją, bo żaden klub nie chciał wypuścić zawodnika. Nie było nawet zapytań? Były i to były z wielu klubów. I no jak byłem czołowym zawodnikiem w Polsce, no to wiadomo, że zawsze tam jakieś propozycje były, ale jakoś nie umieliśmy po prostu, to nieliczni po prostu zmienili te barwy klubowe. A tak to wszyscy od początku do końca jeździli u siebie. No i tyle, no tak to było. Nie każdemu udaje się tak fajnie wejść w to nowe życie za metą żużlową, że zostaje trenerem i tak uznanym trenerem z tak dużymi sukcesami, bo to sukcesami w lidze, ale przede wszystkim sukcesami w reprezentacji polskiej. Tutaj nawet inne dyscypliny, to na przykład podam wspaniałego piłkarza, pana Zbigniewa Bońka, który był świetnym piłkarzem, ale trenerem już nie był. Jak to się robi? To trzeba mieć tą czutkę, trzeba, nie wiem, znać to środowisko, bo rozumiem, że samo doświadczenie nie wystarczy. Tak, to można powiedzieć tak, że ta praca trenerska to musi być powiązanie, czyli wiadomości na temat dyscypliny, ale też trzeba mieć specjalny charakter, taki odpowiedni właśnie do tego. I to tak jak kiedyś pani Krysia, jak chciałem odejść z Wrocławia, bo ja z Wrocławia chciałem odejść już 3 lata wcześniej, bo byłem w sumie 10 lat, ale ja już po 7 latach powiedziałem: Krycha, ja muszę zmienić klub. Czemu? Ta droga mi się już po prostu nudzi. Te same dziury cały czas, to wszystko. Ale ja wiedziałem, że muszę znaleźć inne środowisko, żeby odżyć, żeby... Takiej świeżości złapać? Tak, żeby... I zawodnik też powinien... Tam z Krampem wiele razy dyskutowaliśmy, że w klubie powinno się jeździć 3 lata. Po 3 latach to potem już przychodzi takie zasiedzenie, a nowy klub, nowe, jak ktoś mówi, wyzwania, i to samo ja to czułem, prawda? I pani Krysia mi powiedziała: dobra, to możesz odejść, ale jak wyszkolisz kogoś na swoje miejsce. A ja mówię: trenera. A ja mówię: dobra, tam masz w biurze jakieś tam dziewczyny. No mam. No to wyszkol którym z nich na bizneswoman, tak, ty jesteś. Ale to się nie da. Jak no widzisz, sama odpowiedziałaś. Albo ktoś ma coś w sobie i umie po prostu działać z ludźmi, albo nie ma, nie? I tyle. Czyli Marek Cieślak ma coś w sobie, ma to coś. Ale a propos Wrocławia, wyczytałem tutaj,
w tej nowej Biblii, że we Wrocławiu najlepiej płacili. Dom pan wybudował za pracę we Wrocławiu. Faktycznie tak było? No jak napisane, tak było. To teraz rozumiem, dlaczego jeszcze były te dodatkowe jakby 3 lata po tej wcześniejszej decyzji, że chciałem wcześniej. No tak, ale inni też chcieli płacić dobrze. To już nie chodziło o pieniądze. Właśnie, ta pozycja, jeśli chodzi o książkę, o ten drugi tom tej biografii, kolorowej biografii Marka Cieślaka, powstała, że chciał pan się rozliczyć, jak mówi tutaj sam tytuł, rozliczyć się z tych lat ostatnich, bo ta książka, ta pierwszy tom, Pół wieku na czarno, ukazała się 2016 rok. No i teraz jakby dopisane kolejne rozdziały tej pracy trenerskiej. No i co pan powie na ten temat? Faluba z Zielonego. To powiem, że to ta książka, dlaczego ta druga powstała. Bo wydawnictwo SQN, ta pierwsza książka okazała się takim udanym egzemplarzem, jakbym to powiedział, że dużo tej książki ludzie kupili i Wojtek Kerber i wydawnictwo mnie namawiało, bo ja sam bym tego nie wymyślił. I jak mnie namawiali, żeby coś teraz, no bo wiadomo już, że ja już trenerem już nie chcę być, bo po prostu no ja uważam, że swoje zrobiłem. Mogę być właśnie teraz na takiej zasadzie jak w Unitarnów, że jestem tym takim konsultantem, więc ja sobie przyjadę, rozmawiam z zawodnikami, patrzę sobie, jak jeżdżą, jakieś błędy, co zobaczę, to podpowiem, czy to mi odpowiada. Mam pracę w telewizji, więc dalej mam ten kontakt. Ta praca w telewizji nie jest łatwa, bo ja się też dopiero uczę właśnie być tym ekspertem, bo też to wszystko idzie na żywo i głupot nie można gadać, ale z drugiej strony też uważam, że sport nie jest, nie można komentować sportu super poważnie, bo to nie jest polityka, to nie są sprawy jakieś tam trudne, tylko sport to jest częściowo rozrywka, zabawa, więc ja tam po swojemu coś tam zawsze śmiesznego powiem, czy jakąś tam anegdotę i widzę, że to pasuje. Może nie wszystkim, bo nikomu się, wszystkim się nie dogodzi. Ale w książce pan nawet pisze, że specyfika pracy menadżera, nawet tutaj żużlowego, nie można mieć samych przyjaciół. No wiadomo, że jeżeli się, czy jest zawodnikiem na takim wybitnym, czy trenerem, który ma duże sukcesy, no to jest, jak to się mówi, no nie wszystkim to odpowiada, prawda? Wielu po prostu i zazdrości, a i krytykuje, sami nie wiedzą o co, ale najczęściej to robią ci, co w życiu nic nie osiągnęli. Redaktor Wojtek Kerber jest bardzo dobry w te klocki, sami wiemy, dlatego w połączeniu z Markiem Cieślakiem powstało fajne dzieło, ale proszę powiedzieć, jak one powstawało, tak od środka. Wojtek, nie podejrzewam pana, że pan siedział przy komputerze i pisał tu rozdział po rozdziale, tylko? Nie, no to Wojtek tu przyjeżdżał i siadaliśmy, tak, nie wiem, za 4 razy przyjechał, czy z 5 razy i Wojtek przygotował plan. Zresztą do tej pierwszej książki również. Ta pierwsza książka to poszła na telefon. Ja mu przez telefon opowiadałem. On zrobił plan. Dzisiaj o tym, czy o tym będzie, więc ja już 2 dni sobie tam pomyślałem po prostu. I gadałem, nie? A ponieważ pamięć mam dosyć dobrą i umie kojarzyć wiele sytuacji, które były. I to dosyć dawno, bo przecież tutaj się mówi o sprawach, które 40 lat temu się odbywały albo wcześniej, prawda? Pod tym względem to wielki szacunek, jeśli chodzi o szczegóły, czyli niektórych zagadnień. Pamięć mam, no, jak to się mówi, tą wsteczną, czyli pamiętam, co było 50 lat temu, nie pamiętam, co na obiad wczoraj jadłem, prawda? To się tak mówi, nie? Ale no Wojtek przyjeżdżał tutaj, siadaliśmy, posiedzieliśmy 3-4 godziny, i tak kilka razy i mamy efekty. Był. Potem przysyłał mi po 2 dniach, jak był tutaj, to co tam napisał, nie? Ja tam troszeczkę sprawdziłem, coś tam poprawiłem.
No i tak powstało dzieło. O pracy w Zielonej Górze w Falubazie, o rozstaniu z Falubazem, o kolejnych wyzwaniach, jakie pan podejmował, o reprezentacji Polski. Tutaj jest naprawdę wiele szczegółów takich, o których zapewne państwo nie słyszeli, więc warto poczytać. Falubaz, jak pan wspomina? Dobrze. Ja powiem, że rozstałem się z Falubazem. To rozstanie jest opisane, powody i dlaczego to było, ale Falubaz dla mnie był fajnym klubem i zresztą powiem tak, że... Ale pan tam mógł zostać dłużej. Mogłem, tak. Ja mogłem zostać dłużej, ale powiem, że wtedy Falubaz też tak grał, jak to się mówi, nie fair, dlatego że ja w lipcu dostałem propozycję, żeby być rok dłużej i ja się zgodziłem. Na tych samych warunkach, bez zmiany, bez niczego. I do końca listopada nie miałem tej umowy, prawda? Bo wystarczyło tylko na kartce papieru napisać, jak to się mówi, aneks. Ale nie doczekałem się tego. Chociaż wiem, że Falubaz chciał, bo później Falubaz zrozumiał, że ja mogę iść do Częstochowy, bo tutaj odszedł trener i tak przypuszczali, że... No i wtedy zaczęło się, że... Ale jakby chcieli, to bym był w Falubazie. Gdy pan trafił do Włókniarza Częstochowa, pomyślałem, Marek Cieślak będzie chciał udowodnić i w Częstochowie będzie robił wielkie rzeczy. Nic z tego. Znaczy powiem, dlaczego też tak się z tym nie zgadzam. Dlatego, że w pierwszym roku doszliśmy do playoffów, prawda? Zgoda, tylko wie pan, kibic pamięta to, co się wydarzyło, te niechlubne rzeczy. No dobrze, ale ja tych niechlubnych rzeczy to właśnie nie jestem autorem tego. To już trzeba innego adresu szukać. W następnym roku, po iluś latach, zdobyliśmy brązowy medal, mimo że w sezonie szło ciężko. Później przyszła ta pandemia, gdzie zaburzyła cały ten cykl przygotowania i wszystkiego, bo zawodnicy zamiast jeździć na motocyklach, to jeździli ze mną na rowerach. Ciężko szło, ale byliśmy już na czwartym miejscu, mieliśmy tam dwa punkty do piątej drużyny przewagi i w mojej ocenie to byśmy z Lesznem jeździli w finale, ale no przyszło to nieszczęsne po prostu, nieszczęsna sprawa z tym torem, z walkowerem, gdzie ja musiałem zrezygnować z pracy i tyle. Także nie wiadomo, jakby to było dalej. Przecież... Ta misja została przerwana może w złym momencie, a może w dobrym? No ja uważam, że w bardzo złym, dlatego że już drużyna wyszła na prostą i już zaczęliśmy jechać dobrze. Przecież ta misja została przerwana po remisie we Wrocławiu, na drugi dzień. Kiedy zdobyliśmy dwa punkty we Wrocławiu, no bo u siebie wygraliśmy wysoko, we Wrocławiu remis, więc dostaliśmy dwa punkty. Wyszliśmy na czwarte miejsce z tą przewagą dwóch punktów. I wtedy, jak ktoś mówi, no stało się to, co się stało. Ale tutaj pan w tej książce pisze, że zderzyły się dwa bardzo mocne charaktery w tym klubie. A ja bym tego nie powiedział, że dwa charaktery. Dlatego, że prezes Świącik, czy ma mocny charakter? Chyba nie. On ma mocne ego. A czy ja mam charakter mocny? No chyba tak, ale tu poszło, ja nie wiem, o co poszło. Właściwie to niech się Świącik tłumaczy z tego, bo to jego dzieło, a ja po prostu na to się nie zgodziłem i koniec. Nie? Jasne. Panie trenerze, co pan powie o środowisku rybnickim, w Rowie Rybnik? Czy tam też faktycznie prezes jest takim hersztem? To znaczy ja nie chcę mówić tam o Rybniku źle, bo ja lubiłem jeździć do Rybnika i mi to wszystko pasowało, bo tam miałem fajne kontakty i z pracownikami w klubie, chociaż ich niewielu, bo tam może dwóch, trzech, z toromistrzami. I prezesa lubiłem, chociaż wiedziałem, że to
jest inny człowiek niż, jak to się mówi, no specyficzny, prawda, ze swoim tym. Ale no, no cóż, chcieliśmy awansować, no nie udało się, trochę ten COVID nam poprzeszkadzał, bo w dwóch meczach jednak liderzy nam nie pojechali. Tak to byśmy byli w finale, przypuszczam, i ta walka może byłaby lepsza, ale, ale środowisko jest trudne, dlatego że my jesteśmy nie Ślązacy, czyli Gorole. I to za plecami było, także... Ktoś z zewnątrz... Tak, także powiem, że to nie jest łatwo. Czy ja się, bo ja mam dobry kontakt też ze środowiskiem piłkarskim, więc trenować śląskie drużyny jakiemuś trenerowi z Polski, to jest trudna sprawa. Bo jednak Ślązacy są fajni ludzie, ale oni tą śląskość swoją widzą inaczej i nas też inaczej postrzegają. Także no komu się udało, to się może udało, ale myślę, że już więcej ja bym się nie skusił na pracę naszą. Wie pan, co mi się spodobało w tej książce? Że jest pan też krytyczny wobec swojej osoby. Nie tylko przedstawia pan sukcesy i same ach, och, ale na przykład pisze pan, że nie jest pan krystaliczną postacią i nawiązuje na przykład do wydarzeń w Ostrowie Wielkopolskim. Pamięta pan to zdarzenie? No oczywiście. No i co ja będę mówił, że ja jestem wzór cnót i co z tym związane? Takie stwierdzenie wesoły rozrabiaka z tej książki. Ale to właśnie powiem, że też im pomagało w pracy trenerskiej, więc zawodnicy widzieli we mnie nie tylko służbistę jakiegoś tam postawiony do dyrygowania, ale... Skracało dystans. Ale skracało dystans, ale byłem normalny, także było i wesoło, i brałem udział z chłopakami w treningach tych zimowych, czy tam biegało się na nartach. Czy ale tego zdarzenia na koniec sezonu w Ostrowie pan trochę żałuje, czy tam żałował wtedy, tak? To powiem, że to była dla mnie konkretna lekcja życiowa. To była moja wina, bo to, że oni pili wszyscy, bo oni byli wszyscy pili z tej samej butelki. I oni poszli na policję, tylko że to było już po meczu, a ja przez swoją nieznajomość prawa, bo ja nie byłem ich pracownikiem. I w mojej umowie pisało, że nie łączą nas stosunki pracy. Więc to po godzinie tam badania alkomatem to było nielegalne. Nawet mój adwokat mówi, że powinienem policję po prostu zaskarżyć. Ale to była dla mnie... konkretna lekcja, bo ja sobie myślałem, że tak było do tej pory. Tam ostatni mecz sezonu to zawsze jest luźna atmosfera. Nie wśród zawodników, prawda, ale wszystkich tam trenerów, tam innych. Okazało się, że ten Ostrów, to powiem, że to też jest takie specyficzne środowisko od lat. Prawda? To historia, jak ktoś tam zagłębi się w historię drużyny z Ostrowa, to tam zawsze jakieś, jak to się mówi, główienko wypłynęło. Dostałem konkretną lekcję, która mnie postawiła, można powiedzieć, bardziej do pionu. I w książce piszę, no właśnie, tak, że nawet miałem różne tam myśli, nie za dobre jak na człowieka. Bo byłem nawet sponiewierany jak pies, no ale też zwalczyłem to i koniec. Nie? Tak dotykamy tych tematów tylko, tak. Bo tutaj są szczegóły i tutaj tak. Odsyłamy do tej Biblii Marka Cieślaka. Reprezentacja Polski. Był czas, że ta reprezentacja i Marek Cieślak to rządzili nie tylko w Europie, oni rządzili na całym świecie, bo te drużynowe Puchary Świata, Speedway of Nations, te różne zawody, no mieliście receptę na to, żeby wygrywać. No jakoś to wszystko się fajnie poskładało. Na dzień dobry nie chciałem tej, dostałem propozycję, to
Na pierwszy raz odmówiłem. 15 lat z reprezentacji. 14. 14. No i Piotrek Szymański zadzwonił za kilka dni, za tydzień, no i potem się zastanowiłem, no dobra, mogę spróbować. Myślałem, że to będzie przygoda na rok, dwa, nie dłużej. Potem okazało się, że to było 14 lat. No i to był dla mnie okres taki, mogę powiedzieć, taka wielka przygoda życiowa po prostu, praca z kadrą. Praca w klubie, inna specyfika, praca z reprezentacją, inna specyfika. Tu jest podstawą dogadać się, porozumieć się z zawodnikami, tymi najlepszymi? Nie, no oczywiście. Zresztą w klubach ja też pracowałem z najlepszymi, bo wiele lat z Gregiem Hancockiem, wiele lat z Jasonem Crumpem, prawda? I wieloma innymi zawodnikami. Ja z nimi sobie jakoś radziłem. Ale mogę podejrzewać, że inna mentalność jest zawodnika z zachodu, a inna może być zawodnika krajowego. Nie wiem. Tak, ale ci zawodnicy bardzo szybko wyczuwają trenera. Czy trener to jest trener, czy marionetka. Bo tam, no co tu będziemy dużo opowiadali, wiele trenerów, no to jest po prostu, no podporządkowują się woli prezesa, prawda, w klubie. No ja tego nigdy nie robiłem, dlatego ja te kluby tak często zmieniałem, bo jak później widziałem, że prezesi, zresztą kiedyś miałem taką dyskusję właśnie w Tarnowie, po derbach w Rzeszowie, gdzie Tarnów pojechał i wygrał, nie? No i że bym już podpisał umowę do końca, do emerytury w Tarnowie. A ja mówię, wy wiecie jak to jest? Dzisiaj jesteście, no, byście mnie kochali. Wam się to podoba, nie? Jak ja tu jestem. Za rok będziecie mnie lubili, ale już troszeczkę mniej. A za trzecim, w trzecim roku powiecie, przecież to samo to my też możemy zrobić. I tak było, nie? Także i to w kilku klubach, bo przecież w Wampurze, to jest tak jak Stal Rzeszów, zdobyło się medal i odszedłem i już nic nie zrobili. To samo było w Pile. Też im powiedziałem, żeby sobie obejrzeli medale, bo więcej już nie będą, nie? Tych medali 14, dobrze liczę? 14 jako trener. Jako trener z sześcioma różnymi drużynami. No tutaj jest wypisane, nie? No powiem, klubowe. 4 tytuły drużynowych mistrzostw Polski, 3 srebrne, 7 brązowych, nie? Razem 19 razy stałem na podium drużynowych mistrzostw Polski, no ale kadrat, no to już w ogóle, nie? Nie, to tu już rekordy, 7, biją rekordy. To już są rekordy, że już nie chcę czasu zabierać. Szacunek. Panie trenerze, jeszcze o reprezentacji. Co ma Tomasz Golob jako zawodnik, co miał, czego dzisiaj nie ma Bartek Zmarzlik? I odwrotnie, co ma Bartek Zmarzlik, czego nie miał Tomasz Golob? Mówimy o mistrzach. Ja myślę, no cóż, Tomek Golob umiał wszystko. Był zawodnikiem, który potrafił, no był czarodziejem na torze, tak trzeba to powiedzieć. Ale mistrzem świata był Koras. Dlaczego? I Greg Hancock, z którym, czy Jason Crump, z którym często, z którym jeździłem samochodami tam gdzieś na mecze i mieliśmy czas rozmawiać o żużlu, to oni mi też zadawali to pytanie. Jak to jest? Bo oni cenili strasznie bardzo Tomka Goloba. Bo przecież wszyscy widzieliśmy, co on potrafił robić, tak, prawda? Oni byli po ileś razy mistrzami świata, a on tylko raz. A on zasługiwał być tym mistrzem świata kilka razy, może więcej razy niż on. Pan to kiedyś analizował? No ja to analizowałem. Ja myślę, że troszeczkę tak chyba ten rodzinny charakter walki z wszystkimi. Walki z wszystkimi, tak to jeszcze Papa Golob tam też tam się w to włączał i myślę, że zresztą
Ja myślę, że i Tomek sam analizuje, dlaczego tak było, jak nie. Był mistrzem świata i to ma zapisane w swojej historii, ale mógł być wiele razy mistrzem. A dlaczego nie, to ja myślę, że to już by trzeba jego spytać, no bo on na pewno czuje, co, gdzie popełnią jakieś błędy, prawda? Bartek Zmarzlik jest innym zawodnikiem niż Tomasz Golob? Innym człowiekiem. I o to tu chodzi. Bartek jest inny. To ja nie powiem, że Tomek jest zły, tylko że Bartek jest całkowicie innym. Jest bardzo taki rodzinny, normalny facet. To pomaga w osiągnięciu sukcesu na skalę taką długofalową w sporcie, który jest niezwykle wymagający? Tak, ale dlaczego? Bo właśnie w tych sportach takich ekstremalnych, do czego zaliczamy żużel, potrzebny jest cały czas reset, jak ktoś mówi, mózgu, bym powiedział, emocji tego wszystkiego. Bartek to uzyskuje w domu, bo ma rodzinę, która stoi za nim, jest bardzo rodzinny, prawda? Jedzie do tego swojego domu, jak to się nazywa? W Kinicach. I ma tam tych swoich kolegów, kolarzy, z którymi wyżywa się na rowerach, bo on też lubi. I myślę, że on wtedy resetuje się. On na następne zawody przychodzi już bez żadnego obciążenia takiego i to mu pomaga. Nie? Ale Tomek no, przecież też miał rodzinę i to wszystko, no nie wiem, no trudno mi powiedzieć. Myślę, że musiałbym jeszcze parę książek poczytać na ten temat. I jeszcze o reprezentantach Polski. Wyczytałem też tutaj szczegóły i tutaj są. Postrzelaliście się troszeczkę w reprezentacji już później na koniec tej pana przygody. Maciej Janowski, Piotr Pawlicki, Maksym Drabik, Marek Cieślak. Faktycznie to było nie do załagodzenia jakoś w dłuższym wymiarze czasu? Nie uważałem to za potrzebę. Dlatego, że ja bym sobie dał, jak to się mówi, krwi utoczyć za każdego z nich. Ale ja wiedziałem, że inne osoby pracowały nad tym, żebym ja przestał być już tym trenerem kadry. Mieli swoich faworytów na to i ja myślę, że to, te akcje zawodników to były też przez to spowodowane. Bo to był pożar nie do ugaszenia? Ja uważałem, że za dużo zrobiłem dla tych chłopaków i dla kadry, żebym ja jeszcze próbował coś tam uzyskać dla siebie, czyli to powiem tak, jeżeli człowiek jest z kimś związany tak bardzo blisko, a ja byłem z nimi, to jeżeli przyjdzie taki moment, taka zadra, to się jeszcze tego nie wyleczy. Dlatego, że już nigdy nie wejdziemy na ten sam poziom między nami, czyli takiego zaufania, oni do mnie, ja do nich. To zostało już zburzone. I ja wtedy uważałem, że to już jest czas, bo Piotrek Szymański mi mówił, że mogę być jeszcze rok, jak będę chciał trenerem, bo pandemia, to wszystko nie było tak, jak, ale ja powiedziałem nie. Ja teraz już nie zamierzam się tam przepraszać z kimkolwiek, bo ja nikomu krzywdy nie zrobiłem. Zresztą zawodnicy, ja myślę, że do dzisiaj nie rozumieją, o co poszło. No bo jeżeli jest mecz międzypaństwowy i ja ustalam kadrę, no to to jest świętość. I jeżeli zawodnicy poprzysyłają zwolnienia lekarskie, oczywiście lewe, no to znaczy, że coś się skończyło. Nie wyobrażam sobie, żeby w kadrze Polski piłkarskiej zawodnicy poprzysyłali zwolnienia lekarskie i za chwilę żądali, żeby być w kadrze, prawda? No jak, prawda? I tutaj było podobnie, także uważałem, niech sobie to weźmie. Zresztą też miałem, jako chyba jeden z nielicznych w Polsce, a może jeden, żeby przez ileś lat ktoś
władza ustawiła sobie już następcę i tylko było takie czekanie, kiedy mu temu. Nieraz się zastanawiałem, jak staliśmy przed podium Pucharu Świata i stała ta nasza władza, nie będę mówił nazwisk, smutna. Mamy się odbierać złote medale, a władza smutna. Potem się kapnąłem. Nie mieli powodu, jak mnie wypieprzyć. Za dużo pan wygrywał. Z tego. No i tego. Potem jak się zrobiło srebrny medal, no to wtedy zaczęli zęby, jak to się mówi, pokazywać. Nie? A pan miał w tej karierze takiej trenerskiej zawodnika takiego bardzo zaufanego, takiego, bym powiedział, przyjaciela nawet, że w każdej chwili można było chwycić za telefon. Nawet gdy pan by potrzebował pomocy, to wiedziałby pan, że do niego mogę zadzwonić, ten mnie nie zawiedzie. Ja myślę, że z większością miałem taki dobry układ. I na pewno gdybym do Maćka Janowskiego zadzwonił w nocy, że auto mi się zepsuło koło Wrocławia, to wiem, że zaraz by zorganizował, czy sam przyjechał. Właściwie to no niewielu, na których bym nie mógł liczyć. No, tak samo i oni na mnie. Także no, na pewno takim sentymentem dużym to był Maciek Janowski, a wcześniej jeszcze Jarek Hampel. Bo z tym Jarkiem też wiele lat po klubach, bo to przecież on mnie jeszcze był nieletni, jak w Pile pracowałem, później we Wrocławiu. Jarek był, jak mistrza Polski robiliśmy i później no, w Karze był tyle lat, prawda? Także ja tego Jarka, jak ktoś mówi, zresztą co tu dużo gadać. Zawsze jest tak, że pewnych zawodników się, wszystkich się szanuje, bo inaczej być nie może. Ale no, są tacy, z którymi się fajnie gada i przez telefon. I dzisiaj Bartek Zmarzyk. No Bartek Zmarzyk dla mnie jest naprawdę i cała jego rodzina jest super i wiele razy tam ich odwiedzałem i do Bartka zadzwonię. Zresztą mamy te same zainteresowania, więc rowery, papugi, o takie rzeczy, to Bartek też. To jeszcze pieski musi pan przeszczepić na teren klinic. No. Myślę, że na to już by nie poszli, ale na pewno i Patryk Dudek i cała jego rodzina to też do dzisiaj są moimi przyjaciółmi, także. Obiecałem sobie, że jak będę miał okazję porozmawiać z trenerem Markiem Cieślakiem, zapytam o jednego zawodnika. Częstochowskiego, bardzo częstochowskiego. Rune Holta. No, teraz się widziałem z nim na meczu Tarnowa z Poznaniem. No cóż. Gdy wchodził do reprezentacji Polski, był szum, było różnie odbierane, że Norwek z polskim paszportem, że nie mówi po polsku. To był jednak zawodnik, na którego można było liczyć w takich momentach, które były ciężkie. No co, Rune, jak się panu z nim pracowało? No, ja powiem, że bardzo dobrze. I rzeczywiście umiał ponieść ciężar po prostu. Odpowiedzialności, nie wiem ile, ale chyba 3 Puchary Świata z nim to Polska zdobyła, prawda? To dzisiaj mamy świetny kontakt. Oczywiście nieraz się posprzeczaliśmy i tam jak Runa nie pojechał w finale, to tam miał pretensje, a to było w Lesznie, wtedy co Golo pojechał na tym motocyklu Kasprzaka, no to wtedy Runę tam wyzywał mnie, że go oszukałem, nie? No może ja go nie oszukałem, tylko on sam siebie, bo nie chciał pojechać na półfinał do Peterborough. Ja mówię, mieć? Nie, weź kogoś innego, a ja se w finale. Ja mówię, tak, tylko że w Peterborough wszyscy dobrze pojechali i nie było kogo po prostu zamienić na jego miejsce. Także, ale tak to ogólnie
Z Runy mamy dom, to tu Częstochowie często przebywa, także... Wtedy w Lesznie to nie pan oszukał Runę Holte, tylko reprezentacja Polski oszukała cały żużlowy świat tam, tym silnikiem Krzysztofa Kasprzaka. W ostatniej chwili, jakie emocje, trzeba było wygrać ostatni bieg, Tomasz Golob. No to, no to nie, no przeszło do historii. No myśmy mieli dużą stratę przecież, bo to był moment, że byliśmy na czwartym miejscu. Potem tak, goniliście. Przyszła ta ulewa. To potem, no, to się, można powiedzieć, udało, no, że po tej zmianie nawierzchni, no bo tak to się stało, no, odrobiliśmy straty i wygraliśmy. Także, no, to tak, potem były tytuły, z błota do złota, no to, to było fajne. Zresztą, co tu będę mówił, zostawiłem kadrę, ale tyle wspaniałych wspomnień mam po kadrze, że obdzieliłbym wielu. Czytajcie, tutaj więcej szczegółów, my tak tylko po trochę staramy się liznąć tych tematów. To teraz, panie Marku, tak, w Tarnowie, jak to mówią niektórzy, miękkie lądowanie, wygodna posada, konsultant, życie prywatne mocno poukładane, bo jak tu mamy okazję zauważyć, piesków ile? 11? No bo są, mamy dwóch talibów, czyli to są takie tam 3-miesięczne wyrostki. No bo idą za granicę, więc muszą być dłużej u nas, bo to są wymogi szczepienia, paszporty, takie rzeczy. Także do 20 kwietnia będą już u nas. Ale mamy 8, jak to się mówi, dorosłych, tych czarnych terierów. Nie mówimy rosyjskich, bo one są czarne teriery rosyjskie, więc w tym momencie mówimy tylko, że to są czarne teriery. No i jedną, to już moja jest, kropka, czyli to jest terier szkocki, suczka, nie? To też jest taka, można powiedzieć, bardzo przywiązana do mnie, no bo te ruskie to do żony. To jest niesamowite, jak ona ma jednego, Tosiek ma na imię, to ten Tosiek stoi przy niej i on pilnuje ją cały czas. Ja jak idę, to tam Tośka za głowę złapę i tego, ale ja jestem ostrożny, jak on siedzi przy żonie. No, to są piękne psy, no i bardzo mądre. Papugile? Jedna, ale ona wystarczy za wszystko. Bo tyle mówi. Ona mówi normalnie, jeszcze się kłóci, zajmuje się wieloma sprawami. Tresuje psy, wszystkie imiona zna, psy, te co żyją i te co już nie żyją. Śpiewa, gwizdze, hymny polskie, takie rzeczy, nie? Fajne. Pan zawsze jasno i klarownie stawia sprawę, nie ma szarości, jest czarne i białe, no to tutaj, jeżeli był temat psów, terier rosyjski, to jeszcze na koniec zapytam o te kontrowersje, które są teraz aktualne. Wojna w Ukrainie, sankcje dla rosyjskich żużlowców, pana stanowisko na ten temat. No ja mówiłem, że jeżeli taka sytuacja zaistniała, że chcemy pokazać Rosjanom, że ich kraj robi źle i są odsuwani od wszystkiego, prawda? No to i to stało się i w świadku żużlowym. No, oczywiście mam pełną sympatię do Artioma Łaguty czy do Emila Safinowa, ale no, jeżeli podziało się A, to trzeba powiedzieć B, prawda? Jak to dalej ma wyglądać? To, bo są różne głosy, że czekamy na rozwój wydarzeń, co się wydarzy w Ukrainie. Jeżeli ta wojna się zakończy, ci żużlowcy powinni wrócić od razu, czy w tym sezonie już w ogóle? Pana przemyślenia? My spotkaliśmy się pierwszy raz z taką sprawą. Kto z nas sobie wyobrażał, że w XXI wieku będą się ludzie rżnęli, zabijali? I to, co widzimy w telewizji, co tam się dzieje, to ja powiem, że myślę, że nic nie widzimy. No to trzeba by się znaleźć tam i zobaczyć tych zabitych, tych pokiereszowanych, te dzieci bez, jak tych ludzi po piwnicach,
te egzekucje, prawda, co... Żużel sport nie ma tutaj żadnego znaczenia. To jest zero. My po prostu to, my to się tu bawimy tym wszystkim, prawda? Także te nieszczęścia są tak blisko nas. I teraz, jeżeli się wprowadza sankcje, nie będziemy kupowali węgla, nie będą kupowali ropy, ogranicza się im pieniądze, zamraża, czy tam majątki, prawda? To wszystko. Również i to samo dotyczy i sportowców z innych po prostu dziedzin, ale nie tylko, bo i artystów kraje po prostu wyrzucają, można powiedzieć. Chociaż ci ludzie są niewinni, prawda? Tak samo i czy Artem jest winny, że jest wojna? No nie jest. Tylko, że tutaj świat chce pokazać całemu narodowi, jak to się mówi, wszystkim Rosjanom, że przez to, że ich kraj robi to, co robi, to oni cierpią. Prawda? Z drugiej strony też jest głupie, jeżeli się czyta, że 70% Rosjan popiera to, co się dzieje, prawda? To jest głupie. A teraz tłumaczenia Artioma czy Emila, no, że oni mają polskie paszporty. No dobra, ale oni polskie paszporty mają po to, żeby jeździć po Europie. A przecież oni jeździli jako Rosjanie cały czas. Jako Rosjanie i medale zdobywali jako Rosjanie. W polskiej lidze jeździli też na licencjach rosyjskich. Także no, to są trudne sprawy. Myśmy do tego nie byliśmy przygotowani, bo jak, prawda? Nikt nie był. Nikt nie był. I dzisiaj no to powiem, że to jest wielka tragedia i dla nich, i dla nas. Bo teraz tutaj jest sklep. Ja tutaj widzę połowę nowych ludzi. To wszystko są Ukraińcy, prawda? Gdzieś tutaj mieszkają, bo może ludzie poprzyjmowali czy coś. I teraz wyobraźmy sobie, mam tu dom, prawda? I ja muszę uciekać teraz. Całe życie pracowałem na to, żeby to mieć tu wszystko. I teraz ja muszę uciekać do jakiegoś innego kraju, żeby mnie tu nie zabili. Z rodziną, prawda? Jeszcze jak zdąży się, prawda? Także szkoda gadać. Mają Ukraińcy, tak mają, ale niech zapanuje pokój, niech ta wojna się skończy. My tu dzisiaj jednak bardziej o żużlu, bo na rynek trafia nowe wydanie, drugi tom, rozliczenie. Marek Cieślak, trener, rozlicza się z żużlowym środowiskiem. Bo ja wiem. No trochę... No tytuł jest rozliczenie, ale ja myślę, że to jest moja subiektywna opowieść o żużlu, widziana moimi oczyma. Ja wiem, że nie wszystkim się to będzie podobać, bo nie może. Są różne gusta i guściki, ale, no ale przeczytać warto, żeby chociaż na przykład powiedzieć, no nie, no ten chłop nie ma racji, nie? Ale pierwsze trzeba przeczytać. Przeczytałem, warto. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Marek Cieślak był moim dzisiejszym gościem. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia. Do widzenia.